Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce. Od samego rana rozsiewacz. Wysiewam właśnie mocznik pod kukurydzę, ale nie u nas. U znajomego tutaj wysiewam. Wysiewam teraz, ponieważ popadało od rana i siew jak na razie wstrzymało. Znaczy wiecie, no wstrzymało na ten moment, że od rana nie mogłem ruszyć, bo było wszystko mokre. Teraz już no nie pada dobre 2 godziny, 3. Ładnie obwiało. Więc myślę, że skończę rozsiewać ten nawóz i wyjadę już siać. No ale rozsieję, może wieczorem czy tam w nocy tutaj to uprawię. Od niucha pójdzie ta leżuwa i będzie z głowy. Ale no póki mam chwilę, wysiewam ten nawóz. Już będzie też rozsiany, a uprawić to już sobie uprawię tutaj. To nie ma z tym problemu. O, żeniucha będę musiał zaczepić pod talerzówkę. No i będzie prawie, nie będę się już od siewnika odczepiał. Tym bardziej, no, że siewu mam sporo. A przyczepiać się tylko na noc, żeby rano znowu się zaczepiać pod siewnik, nie chce mi się. Już wolę niucha podpiąć i tyle te tu niuchem uprawię. Będzie miał co robić, no ale po coś też jest, niech też trochę polata. O, to już naprawdę fajnie obwiało, więc zaraz myślę, że wjadę do domu, obmyję rozsiewacz i no i pojadę siać. Szkoda czasu. A zanim też wyruszę, no to jeszcze godzinę lekko. No, to tak na spokojnie. Może całego planu na dzisiaj nie zrobię, ale zobaczymy. No i cóż, tak jak mówiłem, przyjechałem od nawozu, umyłem rozsiewacz, bardziej opukałem, bo wodą tylko na szybko, żeby był czysty. No ale już teraz fajnie owiało. No i jadę siać. Tak mówiłem, wyjechałem z siewem. To już jedna działeczka obsiana. No i nadrabiamy te zaległości dzisiaj. I tak wszystkiego nie zrobię. To co było w planie na dzisiejszy dzień, bo już to przerzuciłem częściowo na jutro. Bo jutro taki miałem właśnie jeszcze nie napięty, ale już jest na jutro napięty plan. A dzisiaj przynajmniej na spokojnie się wyrobię. I tak mam poślizg duży. No, już powinienem mieć wsiane około 7 hektarów na dzisiaj, a dopiero 3,5 zrobię. Tak to jest. Słuchajcie, siewy na dzisiaj zakończone. Ale szybka przepinka. I lecę uprawiać. Do uprawienia 6 hektarów. No. Więc grubo, a mamy 20. Ciekawe, do której zejdzie. Ale jadę teraz uprawić to, co. A, zaraz opowiem. Mam powiem, mała ta talerzówka do niego. 4 metry, o, by pasowało. Ho, ho, ho. Kurde. 4 metry to by było to. Ale nic. Tym też będzie szło. Już nasion nie wyciągałem. To co na zapas jeździ. Jeszcze kropi coś, zaczyna chmurzy się. Tam takie chmury typowo deszczowe. Ale że będzie padać. Nic nie poradzimy. Ale jadę, no która jest? 20:16. No nic, jedziemy. Nie ma kiedy. Uprawiać akurat w nocy mogę. Siać mało kto chce, tak już wieczorami i w nocy. Potem ludzie będą gadać, że o, do mnie to w nocy przyjeżdżasz. Też były takie sytuacje. Co prawda nie u mnie, no ale bywa i tak. Teraz się leci. Dobra. Teraz się leci uprawiać i
i kwid. Uprawiać mogę w nocy, bo nikt więcej nie jest potrzebny. Wiem, które pola, to się po prostu jedzie, uprawia i tyle w temacie, nie? No taki okres, ten kwiecień, maj, to zawsze jest taki latany przełom. Kwietnia, maja to jest też no młyn, może nie żniwa, ale roboty chyba nawet jeszcze więcej. Chociaż wam powiem, jak są żniwa kukurydziane, to też jest oj multum tego. Bo jeszcze zależy, jak się nałożą te żniwa kukurydziane, ale jeszcze niech to wypadnie w trakcie siewów, no to już jest w ogóle młyn. A jak na razie, no nic, nie ma co narzekać. To jest właśnie mentalność Polaka, nie narzekanie, nie ma, jest robota, trzeba robić, lecimy. Bez gadania. No i lecę już na ostro, kawał tutaj już tego pola uprawione. Jedno już też uprawiłem, takie najbardziej powywijane, najwięcej takich luk do powjeżdżania, więc to sobie zrobiłem na samym początku. Teraz no jeszcze jedno też będzie takie nietypowe i potem jeszcze oprócz tego, co teraz robię i tego nietypowego, jeszcze dwa takie prostokąciki. I będzie finito, 6 hektarów, no 5,5, bo jeden kawałek też jeszcze zostawię, bo jest blisko domów. I po prostu już no nie będę hałasował aż tak blisko zabudowań. No też trzeba być człowiekiem. A tam zanim dojadę, to będzie no blisko północy, więc tak wam szczerze powiem, nie ma co. Bo po co? Jutro myślę, że też tam podjadę. Tak z wieczora trochę może. Też, no ale no, na pewno będzie wcześniej niż północ. Teraz w każdym razie, no dobrze idzie. No szybko też jeżdżę. 13,6, 13,7 na godzinę dojcem. Uprawiam gdzieś tak 7 centów, 5, 7, coś koło tego, bliżej 7 chyba. Więc tak, żeby ruszyć tą wierzchnią warstwę, uprawić, jak widzicie, trochę też chwastów powychodziło po zimowej orce. Więc tak, żeby to uprawić, wymieszać ten mocznik, który tu był rozsiany, no i zniszczyć te chwasty. Takie zadanie tutaj mamy przy tym teraz, przy tej uprawce. No i idzie. Światło dobre, to się nocy nie boję. Można latać oporowo. Ale zmęczenie daje o sobie. Nie powiem, że nie. Któryś już dzień z kolei oporowego lotania siewów, więc no to naprawdę męczy. Ale jeszcze tak myślę dobre 2 tygodnie takiego naprawdę no ostrego latania. No i później już bajka. Później już się odpocznie, trochę będzie luźniej na pewno, więc się trochę oddychnie. Ale no w chwili obecnej sezon, więc lecimy, działamy. Nie marudzimy. No dzisiaj z wieczora uprawka. Jutro, jeżeli by była pogoda, to z wieczorem pewno skończę ten jeden kawałek i no myślę, że opryski też. No te jedynki, no już powinny być dawno zrobione i regulacje, a to nie było porobione. I to tak wam powiem, trochę kurde, trochę przeminęło, no ale cóż, no jak był czas, to rośliny były w nieodpowiedniej fazie i nie było też zawsze pogody dobrej. Teraz no nie ma czasu, ale to nic.
ogarnie się. Tutaj sobie zeliminuję tą kurkę i poprzeczę, że będę robił drugi raz i tak te siewniki mięśniów to ślady porobię. No i działamy. Ojejku. Sorry, ale no zieba się, a kawy teraz nie wziąłem jeszcze żadnej. Więc tak już będę musiał latać. Nic, co to wam więcej mówić. Uprawka jak uprawka, trzeba po prostu latać, pouprawiać. I tu w tym tygodniu muszę gdzieś znaleźć też lukę i zasieść kukurydzę. No nie wiem kiedy, ale będzie trzeba jakiś tutaj termin znaleźć. Zobaczymy, czy się to ogarnie. I ostatnia działka półhektarowa na dzisiaj. Zostanie mi się jeszcze jeden taki kawałeczek właśnie półhektarowy, ale to tak mówiłem jutro, bo on jest przy samych zabudowaniach, więc no już nie ma co. A jest godzina, poczekajcie, się, się wszystko nie widzę, 23:30, nie widzicie jak trafiłem. Wiem, że koło północy bym był tam. Więc nie ma co, zostawię to, najwyżej to nawet jutro niuchem podjadę. A tutaj to już, no chwila, moment, będzie koniec. I to jest działka po kukurydzy, znów pod kukurydzę. A wam powiem, już naprawdę tak mi się oczy kleją, masakra. Skończyć, wrócić do domu, wykąpać się i do spania od razu. Masakra. No i w końcu w domu.